Miesiąc temu stały tu tylko i wyłącznie same słupy od nowych wiaduktów trasy Łazienkowskiej po stronie Planskiej. A teraz już się pojawia nowa płyta wiaduktu. Jak ta inwestycja postępuje i gdzie się pojawiają jeszcze teraz ekrany akustyczne? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Cześć Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z trasy Łazienkowskiej, a konkretnie przebudowy trasy Łazienkowskiej po stronie Praskiej, a konkretnie nad ulicą Paryską na Saskiej Gębie. Chodzi oczywiście o Aleję Stanów Zjednoczonych, która w tym miejscu zmienia się dosyć mocno. Wszystkie wiadukty, bo są tutaj dwa, trasy Łazienkowskiej zostaną wyburzone całkowicie. Jeden już jest wyburzony i powstaje nowy, a drugi czeka jeszcze na powstanie nowego, aby można było po prostu przerzucić ruch na nowy i stary wyburzyć. Pomijając to, pojawiają się też ekrany akustyczne na odcinku tutaj od ulicy Międzynarodowej do samych wiaduktów i do samego wału międzyszczyńskiego. Będą ekrany akustyczne, które po prostu będą ściągnąć wzdłuż całej tej i trasy. Aktualnie ruch na Alei Stanów Zjednoczonych w tym miejscu jest trochę pokręcony, bo autobusy, jak widzicie, jadą jedną jezdnią, samochody i autobusy w drugim kierunku jadą drugą jezdnią. Drogi rowerowe i część dla pieszych jest zamknięta de facto w dużej części po prawej stronie, czyli po stronie północnej. Natomiast po stronie południowej też są jakieś lekkie utrudnienia, ale nie aż takie duże jak po drugiej stronie. Z kolei na przystanki Sacka na wiadukcie nie da się aktualnie wjechać windami od strony również właśnie południowej, bo dojście do wind na dole zostało całkowicie uniemożliwione. Następnie widzimy, że przystanki autobusowe właśnie Sacka tam się zmienił lokalizację. Tutaj już po prawej widzimy, że się pojawiają nowe ekrany akustyczne. Droga rowerowa po prawej stronie się znajduje, ale ona się tutaj kończy kawałek dalej, bo właśnie jest zaplecze budowy do samego nowego wiaduktu. I ten oto wiadukt właśnie już powstaje, pojawia się już na nim nowa płyta wiaduktu, jest on betonowany, jest on zbrojony, jest ulica Paryska, nad ulicą Paryską też już właśnie w tym miejscu trwają prace przy utrzymaniu ruchu, a na ulicy Bajońskiej, czyli tej kolejnej, nie ma nic utrzymania ruchu, ani przejścia dla pieszych, natomiast i tak tutaj prace cały czas są realizowane i tutaj się też kończy całe zamieszanie, jeżeli chodzi o utrudnienie dla samochodów. No niestety w tym miejscu ruch dla samochodów i autobusów w kierunku centrum jest tylko i wyłącznie po jednej jezdni, więc też się korkuje. W drugą stronę są dwa pasy, ale to dużo raczej bym powiedział nie daje, bo to i tak jest buspas, w sensie inaczej, powinien być tutaj jeden pas po prostu, który się zmienia w zależności od natężenia ruchu. Niestety tak to nie zostało w tym miejscu zrealizowane, co szkoda według mnie, bo można było po prostu to trochę lepiej zrealizować. Ale dobra, wygląda to tak jak wygląda na załączonym obrazku i co tu się właściwie dzieje, jeżeli chodzi o aspekty ogólne tej inwestycji. No tak, ogólnie jeżeli chodzi o samą inwestycję, to są realizowane takie aspekty jak to, że sama budowa będzie zakończona w czerwcu 2025 roku, więc jeszcze trochę za ponad rok. Inwestycja kosztuje 88 milionów złotych, nawet trochę więcej. Przewidywana cała wartość inwestycji, pomijając właśnie koszty budowy, to jest ponad 160 milionów. No i na samej inwestycji też będzie zasadzonych trochę nowych drzew, 73 nowe drzewa, no i jak zawsze mnóstwo krzewów, dokładnie 15 tysięcy, więc tego tutaj trochę też będzie. Jeżeli chodzi o samo betonowanie, też jest tutaj go całkiem dużo. Bo tak, sama długość wiaduktu to jest 210 metrów. I na to będzie potrzeba 1650 metrów sześciennych betonów oraz 540 ton stali. Same betonowanie wiaduktu, które aktualnie jest realizowane, powinno się zakończyć w kwietniu 2024 roku, czyli jeszcze po prostu za niecałe dwa miesiące będzie już po krzyku, że tak to powiem. No i to wszystko będzie postępować dalej, więc jak widzicie, całkiem ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o te prace, no tego trochę się tutaj dzieje. Na tym kolejnym odcinku oczywiście pojawiają się właśnie nowe ekrany akustyczne, jest przebudowana ta część, jeżeli chodzi o część pieszo-rowerową, jezdnia też będzie mieć nową nawierzchnię, no i tutaj to wszystko jest powoli realizowane krok po kroku. Tutaj dokładnie widać, gdzie się kończy też sama inwestycja i gdzie się zacznie inwestycja w tramwaju na Gocław, który, jak dobrze wiemy, de facto jest już prawie całkowicie gotowe, jeżeli chodzi o część do budowania, ale nie ma finansowania, więc no cóż.
Nie ma finansowania, więc tramwaj na Gocław został sztucznie w teorii wstrzymany przez budowę metra, trzeciej linii metra, a na spokojnie, jeżeli by się znalazły środki i środki byłyby przekazane z trzeciej linii metra na tramwaj, to tramwaj mógłby powstać w przeciągu najprawdopodobniej najbliższych 2, góra nawet 3 lat i tramwaj na Gocław by jeszcze powstał najprawdopodobniej przed końcem tej dekady. No ale no cóż, jest ciśnienie na trzecią linię metra, więc aktualnie to wygląda jak wygląda, natomiast przejdźmy sobie do tego, co faktycznie się w tym miejscu dzieje z bliska. To tak, w tym miejscu widzimy właśnie te ekrany akustyczne, które są całkiem ładnie zamontowane. One niestety nie będą na całym odcinku, bo w niektórych miejscach jest za mało miejsca, bo po prostu też stwierdzono, że nie są niezbędne na całym odcinku, co według mnie na minus, bo powinny być na całej długości. I nie wszędzie będą takie przezroczyste, tylko po prostu będą to faktycznie te ściany, przez które nic nie będzie widać. W tym miejscu widzimy faktycznie, że się to wszystko zaczyna i tutaj przy ulicy Międzynarodowej się kończą i one się mniej więcej w tym miejscu będą kończyć, bo na dalszym odcinku jest sam wjazd w ulicę Międzynarodową. I tutaj też przejście dla pieszych i przejezdy rowerowe będą całkowicie przebudowane. Następnie jest tutaj tymczasowa legalizacja, jeżeli chodzi o przystanek autobusowy. I tutaj ten kolejny odcinek od właśnie Międzynarodowej do Saski wygląda dosyć podobnie przez cały czas, chociaż tu się pojawiły faktycznie zbrojenia i fundamenty pod nowe ekrany akustyczne, ale ogólnie pomijając ten aspekt, tu się dużo przez ostatni miesiąc, kiedy byłem tutaj ostatnio, nie zmieniło. Następnie widzimy przystanek Saska i tu się już faktycznie więcej trochę dzieje, jak i również oczywiście dalej widzimy na horyzoncie te wiadukty. Tutaj przy okazji macie ujęcie właśnie z tego 3-krotnego zooma z nowego drona, więc to dosyć ciekawą perspektywę w tym miejscu nadaje. Tutaj możemy zobaczyć ten przystanek tymczasowy, który się znajduje. I w związku z tym tymczasowym przystankiem aktualnie jest niemożliwe dojście do wind, które się znajdują tutaj na wiadukty ulicy Saskiej. To jest oczywiście na minus, ale w związku z tym, że prace są realizowane na dole, również właśnie przy ekranach akustycznych i innych aspektach na dole, pod samym wiaduktem, nie było możliwe utrzymanie cały czas dojścia do wind, więc po prostu to zostało w tym momencie zamknięte i tego dojścia nie ma. Windy są wyłączone, chociaż i tak muszę przyznać, że te windy nie działały jakoś nie wiadomo jak często. W sensie ja tutaj przyjeżdżam tutaj nagrywać inwestycje od już prawie roku i za każdym razem prawie jak byłem na tych wiaduktach, to ta jedna winda, co najmniej jedna winda nie działała, więc no, z takich aspektów. Dalej widzimy już faktycznie bardzo podobną sytuację jak miesiąc temu, czyli zbrojenie i fundamenty pod ekran akustyczny na tym odcinku, tu gdzie będzie docelowo oczywiście przystanek autobusowy w tym samym miejscu, gdzie kiedyś, no i dalej widzimy już faktycznie słupy od ekranów akustycznych, które faktycznie wychodzą już na powierzchnię i nad powierzchnię ziemi. Dalej widzimy przyczółek nowego wiaduktu i płytę wiaduktu, która została już wylana i wybetonowana na tym odcinku. Na nim oczywiście pojawią się w przyszłości również ekrany akustyczne, jak i również nowa nawierzchnia właśnie Alei Stanów Zjednoczonych i samej trasy Łazienkowskiej, ale w tym miejscu widzimy właśnie, że tutaj jeszcze jest zbrojenie, tu jeszcze nie było betonowane, to jest betonowane etapami, no i po kolei, jak widzicie, krok po kroku w kierunku wału międzyszyńskiego powstaje cała konstrukcja płyty wiaduktu. Dalej widzimy już faktycznie całkowicie zabetonowane podpory, na których to wszystko będzie się utrzymywać, jeżeli chodzi o nową konstrukcję wiaduktu. Jak widzicie, poprzednio wiadukt, po lewej stronie widzicie stary wiadukt, a po prawej widzicie ten nowy, miały jedną podporę, teraz jest po dwie, więc w parach to jest rozbudowane, jeżeli chodzi o wszystkie natężenia i to może będzie po prostu lepiej działać na duży też posłuży, że te stare wiadukty po prostu nie były długo serwisowane i dlatego są w stanie, jakim są stanie, no i też wiadomo, kiedy były realizowane, więc te prace, no po prostu ich jakość wykonania mogła nie być najwyższych lotów. Dalej widzieliśmy sam przyczółek przy wale międzyszyńskim i tu jeszcze raz zobaczmy sobie, jak to wygląda z bliska. Tu widzimy faktycznie podpory, które dwie stoją nowe, tu jest ta jedna stara, sam wiadukt, jak widzicie, stary wygląda, jak wygląda, no nie najlepiej. Tu po tej części został skluczony, bo się po prostu łączył z drugim wiaduktem, więc widzimy, że tutaj, no widać różnicę nawet w kolorze, że tak to powiem. No i tutaj widzimy nowe podpory, które się znajdują na całym odcinku, już mniej więcej gotowe i po prostu czekają na samą konstrukcję wiaduktu. Tutaj już postępuje i właśnie się znajduje tutaj nawet nad ulicą właśnie Paryską. Trwają aktualnie prace przy zbrojeniu i następnie to będzie wszystko wybetonowane. Ruch oczywiście po prawej stronie cały czas jest utrzymany w dwóch kierunkach i te prace aktualnie, które są realizowane, raczej nie wpływają na ruch samochodów po tamtej stronie, więc to całkiem ładnie funkcjonuje, jeżeli chodzi o ten aspekt. Na minus jest oczywiście to, że aktualnie
aktualnie przejście dla pieszych i do krowrowa jest wyłączona i jest tylko wyłącznie z jednej strony. No i tu też powstaje aktualnie nowy przyczółek po tej stronie, jeżeli chodzi o tą zasypkę, która będzie po prostu musiała być zalizowana trochę później. No i tak mniej więcej wygląda cała ta inwestycja, jeżeli chodzi o budowę, a właściwie przebudowę wiaduktów na trasie Łazienkowskiej nad ulicą Paryską. Jeżeli taki film się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, ja wznoszę. Może jutro albo pojutrze pojawi się kolejny film z nowy z Warszawy Zachodniej, a tu jak zawsze się pojawię za kolejne 2 miesiące. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!